Nazywam się Mikołaj Sasiek i jesteśmy na przedostatniej rundzie Mistrzostw Polski w Ventsborku. W pierwszym wyścigu zrobiłem holshota, przez co miałem dużo łatwiej zrobić przewagę. W drugim wyścigu wyszedłem trasę za Krakiem Kairysem i się ścigałem z nim przez trzy kółka. Przed nami jeszcze ostatnia runda Mistrzostw Polski w Warszawie. Liczę na wygranie dwóch wyścigów i wygranie całej generalki Mistrzostw Polski. Pierwszy wyścig, druga pozycja, ciężka walka z Mieszkiem Polnarem i Piotrem Kairysem. Ja strasznie zadowolony na takich dziurach i piachu. Nie było łatwo. Aktualnie jestem pierwszy w generalce i zrobię wszystko, żeby tak zostało. Byłem drugi. W drugim wyścigu spokojnie dojechałem do mety trzeci, ogólnej klasyfikacji drugi. Jestem bardzo zadowolony, że się tak z takiej dobrej strony pokazałem przed moją publicznością. Starałem się utrzymywać równe tempo i udało się jakoś dowieść trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej zawodu. Dowolnie doznałem kontuzji. Motocykl niefortunnie spadł mi na nogę i złamał mi kość strzałkową. W szczęście znalazłem w sobie tyle motywacji, żeby dzisiaj MX2 podjąć rękawice. Prawie z ostatniej bramki zrobiłem holshota, prowadziłem przez trzy okrążenia. Niestety noga zaczęła mi coraz bardziej dosypierać, skończyłem na szóstej pozycji. W drugim wyścigu trochę gorszy start. Udało się dowieść jeszcze piątą pozycję, z czego jestem mega zadowolony.